Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zapytał mnie widz w komentarzu, jakiego czasownika użyć, kiedy próbujemy na przykład zamazać czyjś numer telefonu albo czyjeś nazwisko, nie wiem, na powiedzmy na jakiejś fakturze. Rzeczywiście, słuchajcie, panuje tutaj pewna dowolność w języku angielskim i spotkacie przeróżne czasowniki. Do tego będzie jeszcze inaczej w brytyjskim, a amerykańskim. Ten widz akurat mówi, że słyszał w różnych filmach i cross out, i scratch out, kiedy oba znaczą według słowników przekreślić, a nie zamazać, tak? Czyli jak coś przekreślimy, to ta rzecz tak naprawdę jest dalej widoczna. Ok, przenieśmy się przed ekran i spróbujemy znaleźć jakąś może wspólną wersję. No dobrze, moi drodzy, czyli wygląda to tak i tak sobie myślę, że chyba ciężko będzie nam znaleźć wspólną wersję. Czyli uwaga, ten numer po polsku został przekreślony, a ten został zamazany. Czasami chyba mówimy, że ktoś zamalował coś tam. Więc uwaga, Brytyjczycy bardzo lubią mówić w tym przypadku, czyli zamazany, black out, czyli wyczarniony. Czyli przykładowo ktoś nas zapyta, why did you black out that number? I to jest stricte brytyjski, bo blackout znaczy też stracić przytomność. I Amerykanie głównie go używają właśnie jako stracić przytomność. Brytyjczycy też. Ale między innymi Brytyjczycy używają też jako właśnie zamazać. Natomiast Amerykanie bardzo często mówią scratch out na to. Zamazać, czyli tak, że jest niewidoczne. Ale to jest właśnie wersja amerykańska, bo po brytyjsku scratch out znaczy raczej to, czyli przekreślić. Jest jeszcze możliwy jeden czasownik, on chyba by może pasował w obydwu wersjach. Blot out, czyli zasłonić. Tak jak na przykład, nie wiem, coś tam zasłoniło słońce, zaraz wam pokażę przykład. Natomiast ta wersja to jest stricte przekreślić. No i tutaj najpewniejszym czasownikiem jest cross out i w brytyjskim, i w amerykańskim. Czyli why did you cross out that number? Dlaczego przekreśliłeś numer telefonu? No ale Brytyjczycy tutaj też mogą powiedzieć scratch out, tak? Bo i cross out, i scratch out znaczą przekreślić. Ale dla Amerykanina scratch out to jest raczej to. No dobrze, moi drodzy, to teraz kilka przykładów. On my copy they blacked all the names out, so I couldn't read them. Tak? Czyli na mojej kopii oni jakby wymazali, zamazali wszystkie nazwiska, so więc nie byłem w stanie ich przeczytać. The censors blacked out several words. Tak? Czyli cenzorzy wymazali, zamazali kilka słów. Pamiętajcie, że w języku angielskim jest kilka zwrotów na kilka. Tu akurat several. Robiliśmy na ten temat odcinek. Podlinkuję wam. In the TV interview they blacked out the victim's face. Tak? Czyli tu akurat, zobaczcie, nie mamy do czynienia z pismem, tylko z wywiadem telewizyjnym. No i nieraz widzieliśmy, jak ktoś jest, nie wiem, podejrzany o coś, no to ma na twarzy, ma przykrytą twarz. I my chyba byśmy powiedzieli, miał zakrytą twarz. A oni właśnie jakby wyczarnili. Czyli w wywiadzie telewizyjnym oni blacked out, zasłonili the victim's face. Twarz ofiary i piękny dopełniacz za pomocą S, czyli saksoński, jest dopełniacz za pomocą of. Na ten temat robiliśmy odcinek, podlinkuję wam. No i to, co mówiłem, dla Amerykanina blackout to jest tylko stracić przytomność. I got so drunk last night that I blacked out, tak? Czyli tak się opiłem, że straciłem przytomność. A dosłownie stałem się tak pijany, uwaga, bo tu jest trzecia forma, drink, drink, drunk, czyli co zrobiony, pijany, tak naprawdę imię słów bierny, ale uważa się to tutaj za przymiotnik, jaki pijany. I got so drunk, stałem się tak pijany. Tom's name has been scratched out. No i to jest ciekawy przykład, więc różnie go można zinterpretować. Dla Brytyjczyka jego nazwisko raczej zostało przekreślone. W ogóle piękna strona w czasie present perfect, tak? Zostało przekreślone, no i w tym momencie jest właśnie przekreślone lub zamazane dla Amerykanina. Tom's name has been scratched out.
No i mówiłem, że blot out też można użyć, tak jak na przykład dym zasłania słońce. Thick white smoke blotted out the sun, tak? Czyli gęsty biały dym zasłonił słońce. If you think it's wrong, cross it out and write it again. Czyli jeśli uważasz, że to jest źle, przekreś to i napisz od nowa. I nie pamiętam, czy wspominałem na początku filmiku, niektórzy Amerykanie używają cross out też do zamazania. Chociaż tak naprawdę to znaczy przekreślić. Innymi słowy, na zamazać naprawdę spotkacie przynajmniej trzy czasowniki, czyli właśnie blackout, cross out i scratch out. I tu może jeszcze, żebym nie był gołosłowny, macie definicję scratched out. Według Longmana to jest to samo co cross out, czyli przekreślić, a nie zamazać. Zresztą nawet mówi w definicji to remove a word, usunąć jakieś tam słowo from a piece of writing by drawing a line, tak? Drawing a line, jedną linię, bo można też przekreślić jedną pojedynczą linią. No i według Oxfordu dokładnie tak samo. Jeżeli popatrzymy na definicję scratched out, to remove a word, especially a name, tak usuwamy słowo, zwłaszcza na przykład nazwisko, from something written, z czegoś napisanego, piękne imię słów bierny, usually by putting a line through it. Zwykle, tylko właśnie oni się zabezpieczają zwykle, by putting a line through it, czyli też jedna linia, pyk, przekreślam. No a tu słuchajcie, mamy Amerykankę, która zamazała jakieś tam słowo i mówi, że to jest scratch out. Zobaczmy. Scratch out. A za chwilę... No a to dla niej jest cross out. Po prostu skreśliła, a nie zamazała. Dzięki. Trzymajcie się.